Cześć wszystkim! Dziś przyjrzymy się niektórym zapomnianym rolom Johnny'ego Deppa, które są prawdziwymi perełkami. Wiecie, Johnny Depp, ten facet od Piratów z Karaibów? Tak, on też grał w innych filmach i to nie byle jakich. Zapomnijcie o kapitanie Jacku Sparrow na chwilę, bo zanurzymy się w mniej znane, ale równie fascynujące kreacje aktorskie Deppa. Będziemy mieli okazję odkryć na nowo jego talent i wszechstronność. Przygotujcie się na podróż przez zapomniane role Johnny'ego Deppa, które zasługują na Oscara, a przynajmniej na nominację. Zaczynajmy! Dobra, zacznijmy od filmu Co gryzie Gilberta Grape'a. To klasyk z lat 90., który wciąż ma swoje miejsce w sercach wielu widzów. To jest ten film, o którym ludzie mówią: o tak, widziałem to dawno temu, to było dobre. Ale czy naprawdę pamiętacie, dlaczego ten film był tak wyjątkowy? Ale czy na pewno pamiętacie, o czym on był? To nie tylko historia o małym miasteczku. To opowieść o rodzinie, miłości i poświęceniu. Gilbert Grape, grani przez młodego i zaskakująco przystojnego Johnny'ego Deppa, to chłopak uwięziony o małym miasteczku, gdzie nikt się nic zjedzie, jego sytuacja się wokół opieki nad rodziną i pracy w lokalnym sklepie spożywczym. Musi opiekować się swoim bratem z autyzmem, granym przez, uwaga, młodego Leonardo DiCaprio. DiCaprio w tej roli jest niesamowity, pokazując niezwykły talent już na początku swojej kariery. Tak dobrze słyszeliście Leonardo DiCaprio, jego rola była tak przekonująca, że wielu widzów było zaskoczonych za to aktorstwo, a nie prawdziwe życie, a to DiCaprio zgarnął nominację do Oscara za tę rolę. To była jego pierwsza nominacja, która otworzyła mu drzwi do wielkiej kariery w Hollywood. Ale nie umniejszajmy roli Deppa, jego postać Gilbert to serce dusa filmu, pokazując zmagania młodego człowieka z odpowiedzialnością i marzeniami. Jego kreacja Gilberta, zmęczonego życiem i pełnego tęsknoty za czymś więcej, jest po prostu genialna. Depp w tej roli pokazuje, że potrafi zagrać postacie pełne głębi i emocji. Depp w tym filmie to jak ten cichy kolega z klasy, który nagle wstaje i wygłasza przemowę, która porusza wszystkich do głębi. Jego występ jest pełen niuansów, które sprawiają, że postać Gilberta jest tak autentyczna. To rola pełna subtelności i emocji, która pokazuje, że Depp to nie tylko kapitan Jack Sparrow. Jego zdolność do wcielania się w różnorodne postacie jest naprawdę imponująca. Czy widzieliście ten film? Co sądzicie o roli Johnny'ego Deppa? A może bardziej zapadła wam w pamięć rola DiCaprio? Dajcie znać w komentarzach. Chętnie poznamy wasze opinie i wspomnienia związane z tym filmem. A teraz przenieśmy się do świata kina klasy B, bo czas na Eda Wooda. Ed Wood to postać, która na zawsze zapisała się w historii kina, choć niekoniecznie w sposób, o jakim marzył. Jego filmy były pełne błędów, niskiego budżetu i dziwacznych pomysłów, ale to właśnie te cechy sprawiły, że stał się legendą. Ten film to hołd dla kina, a zarazem portret jednego z najgorszych reżyserów wszechczasów, Eda Wooda. Jego pasja do tworzenia filmów była niezrównana, mimo że brakowało mu talentu i środków. To historia człowieka, który nigdy się nie poddawał, nawet gdy wszystko szło nie tak. I kto gra Eda Wooda? Oczywiście, że Johnny Depp. Depp, znany ze swojej zdolności do wcielania się w różnorodne postacie, tutaj pokazuje swoje umiejętności w pełnej krasie. Jego interpretacja Wooda jest zarówno komiczna, jak i wzruszająca. I to jest rola, która pokazuje, jak wszechstronnym aktorem jest Depp. Potrafi zagrać zarówno mroczne, jak i komiczne postacie, a jego rola w Edzie Woodzie to prawdziwy majstersztyk. Depp w tej roli jest nie do poznania, a jednocześnie tak autentyczny. Zapomnijcie o mrocznych i tajemniczych postaciach, Bo tutaj Depp gra postać pełna energii, entuzjazmu i naiwności. Jego Ed Wood to człowiek, który wierzy, by już swoje marzenia, niezależnie od tego, jak nierealne mogą się wydawać. Ed Wood to postać tragiczna, ale Depp gra go z taka pasją i humorem, że nie można go nie lubić. Jego optymizm i determinacja są zarazliwe, a jego niezdarność dodaje mu uroku. To jak oglądanie człowieka, który nigdy nie traci nadziei, nawet gdy wszystko idzie źle. To jak oglądanie dziecka, który bawi się urobienie filmu, tylko że to dziecko ma się i pali jak smog. Depp też roli jest pełen życia i humoru, a jego interpretacja Wooda jest zarówno zabawna, jak i wzruszająca. Depp w Edzie Woodzie to jak ten kolega, który zawsze ma milion pomysłów na minutę, ale żaden z nich nie ma sensu. Jego entuzjazm jest zaraźliwy, a jego niezdarność dodaje mu uroku. To postać, którą trudno nie polubić, mimo jej licznych wad. Ale i tak go uwielbiasz, bo ma w sobie to coś. Depp w tej roli pokazuje, że nawet najgorszy reżyser może być kochany za swoją pasję i determinację. To film, który przypomina nam, że marzenia są ważniejsze niż talent. Czy znacie historię Eda Wooda? Jak oceniacie interpretację Deppa? Napiszcie w komentarzach. Chcemy poznać wasze opinie i przemyślenia na temat tego niezwykłego filmu i jego bohatera. Czy uważacie, że Ed Wood zasługuje na miano najgorszego reżysera wszechczasów? Czy może widzicie w nim coś więcej? Trzymajcie się, kapelusi, bo teraz czas na totalny odjazd. Przygotujcie się na podróż. Jakie dziesięć dni przeżyliście. Las Vegas Parano to film, który zabierze was do EU sam środek szaleństwa. Las Vegas Parano, film oparty na przyjazdzie Huntera S. Thompsona to jazda bez trzymanki przez narkotykowy odlot. Thompson, znany ze swojego unikalnego stylu gonzo, stworzył dzieło, które jest równie ekscentryczne jak on sam. Depp gra Raoula Duke'a, alter ego Thompsona dziennikarza, który wyrusza do Las Vegas, żeby opisać wyścig motocyklowy, ale to nie jest zwykła podróż. To wyprawa pełna nieprzewidywalnych zwrotów akcji i surrealistycznych doświadczeń, ale zamiast tego Duke i jego adwokat grani przez rewelacyjnego Benicio del Toro upada ja w wir narkotyków, halucynacji i dziwnych sytuacji. Ich przygody są tak absurdalne, że trudno uwierzyć, że to wszystko mogło się wydarzyć. To nie jest film dla każdego, ale jeśli lubicie psychodeliczne klimaty i czarny humor. Tu Las Vegas Parano was nie zawiedzi. Film jest pełen momentów, które są zarówno śmieszne, jak i przerażające, a jego unikalny styl sprawia, że jest to prawdziwa perelka wśród filmów kultowych. Depp tej roli jest po prostu nie do poznania. Jego transformacja w Raoula Duke'a jest tak kompletna, że trudno uwierzyć, że to ten sam aktor, którego znamy z innych filmów. Jego gra aktorska jest pełna niuansów i detali, które sprawiają, że postać jest niezwykle wiarygodna. Tu jak spotkanie z kimś na imprezie, to twierdzi, że jest kosmita i ma się do opowiedzenia bardzo ważna historia. Każde słowo, każdy gest jest tak przekonujący, że nie możesz oderwać od niego wzroku. Nawet jeśli nie jesteś pewien, siedzaj mu wierzyć. Nie wiesz, siedzaj mu wierzyć, ale nie możesz oderwać od niego wzroku. Tu właśnie sprawia, że film jest tak fascynujący. Każda scena jest pełna napięcia i niepewności, co sprawia, że nie możesz oderwać oczu od ekranu. Si lubicie filmy oparte na książkach, Las Vegas Parano to doskonale przykład na to, jak można przenieść literaturę na ekran w sposób, który jest zarówno wierny oryginałowi, jak i pełen własnego, unikalnego stylu. Jak podobała wam się rola Deppa w tym filmie? Dajcie znak w komentarzach. Wasze opinie są dla nas bardzo ważne i chętnie dajemy się, co myślicie o tej niezwykłej produkcji. A teraz kos dla miłosników kostiumowicz dramata. Libertine to film o Johnny Wilmocie, 17-wiecznym poecie i polityku znanym ze swojego rozwijażlego trybu życia. I kto gra Wilmota? Zgadli się Johnny Depp, a tu jest rola, która pokazuje, że Depp potrafi zagrać wszystko. Wilmot to postać zlozona, pełna sprzeczności, a Depp oddaje to w mistrzowski sposób. Z jednej strony jest to człowiek inteligentny, dowcipny i charyzmatyczny, z drugiej strony to rozpustnik, pijak i bluźnierka. Depp balansuje między tymi skrajnościami, tworząc portret człowieka z krwi i kości. Tu jak ten znajomy, który zawsze jest dusza towarzystwa, ale pod maską blazna kryje się mroczna tajemnica. Libertine to film, który skłania do refleksji nad naturą człowieka i cena wolności. Si widzieli się Libertina, cosa dzieci o tej kontrowersyjnej roli, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Na koniec został Willem Kostl zejrzego, ale Roni interesuje sego. Rango to animowany film o kameleonie, który przez przypadek trafia na dziki zachód. I wisi, kto używa głosu Rango, tak Johnny Depp. I to jest rola, która pokazuje, że Depp potrafi rozmyślić nie tylko mimikatwarzy, ale i głosem. Rango to postać sympatyczna, choć trochę fasztlapowata, która próbuje odnaleźć się w nowym środowisku. Depp też roli to jak ten kolega, który zawsze pakuje.